Czyli zaczynamy w takim razie. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Ela Wojczak, jestem współtwórczynią przytuliska literacko-artystycznego, ale gospodarzem jest oczywiście Ryszard Druch, który na wstępie wygłosi parę słów odnośnie naszego dzisiejszego gościa, wspaniałego gwiazdy naszej. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na 199. Salonie Artystycznym, który organizowany jest z okazji 20-lecia tego miejsca, czyli Druch Studio Gallery. Zastanawiałem się, proszę Państwa, co by zrobić, żeby na ten jubileusz dopisała frekwencja. I tu pomogły mi koleżanki z przytuliska literacko-artystycznego, które powiedziały, a może zaprosić pana Stana Borysa. I tak się stało. I pana Stana Borysa serdecznie witam. Ponieważ jestem mieszkańcem Opola, w związku z tym pozwoli pan, że parę słów powiem na temat festiwalu i pana udziału, który ja obserwowałem jako uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Muszę powiedzieć, proszę Państwa, że to wydarzenie, jakim do dnia dzisiejszego, bo właśnie odbywa się jeszcze ostatni dzień jubileuszowego 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, te pierwsze edycje były zupełnie inne. Dzisiaj jest to przedsięwzięcie przede wszystkim telewizyjne. Wszystko jest wyreżyserowane do ostatniej minuty. Natomiast te pierwsze, które ja pamiętam jako nastolatek, no były przede wszystkim organizowane bardziej przez władze Opola. Były to imprezy spontaniczne, które miały niesamowitą atmosferę. Pamiętam, jak za takimi artystami jak Stan Borys, ale również członkowie zespołu Skaldowie, Czerwone Gitary i tak dalej, mógłbym tu wymieniać wiele znakomitych nazwisk. My, młodzieńcy, lataliśmy z małymi zeszycikami i prosiliśmy was o autografy. Pamiętam również dramat, który przeżywałem razem z moimi kolegami z Liceum Plastycznego, kiedy po prostu nie mieliśmy pieniędzy po to, żeby zobaczyć między innymi Stana Borysa i innych artystów. Wpadliśmy na taki pomysł, no dzisiaj po tylu latach ja już mogę się przyznać tutaj publicznie do tego, postanowiliśmy wejść do amfiteatru wejściem technicznym, gdzie wchodzili organizatorzy, technicy i tak dalej, ale każdy z nich miał taki plastikowy znaczek festiwalu. No ale co to była za sztuka podrobić taki znaczek, prawda, uczniom Liceum Sztuk Plastycznych, i żeśmy po prostu te znaczki sobie szybko u mnie w domu na ulicy Koraszewskiego tuż przy ratuszu zrobili. Ale niestety okazuje się, że nasze umiejętności plastyczne były kiepskie, ponieważ służba, milicja obywatelska, ochotnicza rezerwa milicji obywatelskiej, która obstawiała te wszystkie bramy, wyłapała nas bardzo szybko i zawróciła z powrotem na miasto. Chciałbym powiedzieć, że pamiętam, że wy jako artyści, kiedy kończył się już festiwal, kiedy były już rozdane nagrody, mieliście takie swoje ulubione miejsce, restauracja pod Pająkiem, koło ratusza, później była to karczma Słupska. No ja tam nie miałem wstępu, ale z opowieści moich starszych kolegów wiem, że artyści bawili się do białego rana. Ja tam nie byłem, bo ja wtedy nie piłem. Tak właśnie było. W każdym bądź razie, proszę Państwa, rzeczywiście chodziła taka fama, legenda o tym, że tam artyści do białego rana się bawili. Pamiętam pana, jak mogę się mylić, ale w mojej pamięci zapisał się pan jako wykonujący utwór pod tytułem To Ziemia, tak jest. I był pan ubrany w taki żółty garnitur.
Zgadza się, panie? Tak. Tak? I miał stójkę taką. Tak jest, to było na wzór, wtedy był jakiś taki, już nie pamiętam kto, na wzór, od kogo to skopiowałem. Taka była wśród amerykańskich zespołów, wtedy te pierwsze, właśnie na początku lat 60. Właśnie rzeczywiście była taka moda na takie marynarki ze stójką, prawda? Także to było dosyć... Tak, także no, takie mam reminiscencje z tych festiwali opolskich i pana doskonale Stana Borysa pamiętam. Jest mi w związku z tym bardzo miło, że po latach gości pan w skromnych progach Dróg Studio Galerii. Dziękuję. Proszę państwa, teraz jeszcze zanim rozpoczniemy naszą rozmowę o poezji, muzyce, przebojach i życiu naszego dzisiejszego cudownego gościa, taka mała część bardziej oficjalna, ponieważ no, jest to dla nas tak wielki zaszczyt, że przyjąłeś i powiem od razu państwu, że uzyskałam pozwolenie, ponieważ kilkukrotnie widzieliśmy się podczas imprez na Green Pointie w Polsko-Słowiańskim Centrum, że podczas tego spotkania będę się do naszego gościa zwracała po imieniu i mam na to pozwolenie i pana, czyli Stana i również Ani Malady, która jest partnerką, menadżerką Stana Borysa, którą również bardzo serdecznie oczywiście witamy i dziękujemy, że zgodziłaś się, żeby tutaj do nas, do Trenton przyjechać. Także proszę państwa, taką Ryszard Druk i Przytulisko Literacko-Artystyczne ufundowało taką statuetkę. Może tutaj Elżbieta Kieszczyńska, założycielka Przytuliska, przeczyta treść tej statuetki. Stanowi Borysowi za zasługi dla kultury Polski wśród Polonii Amerykańskiej oraz 50. rocznicę wykonania Jaskółki Uwięzionej, Dróg Studio Galery, Przytulisko Literacko-Artystyczne, Trenton, 11 czerwiec 2023 rok. Bardzo proszę. Ciebie, bo jest tego jako gospodarz. Dobrze. Odkładamy to na razie i sobie stoi i czeka. Dobrze, proszę państwa, także tutaj to mamy tą jakby tą część oficjalną zakończoną w tej chwili i rozpoczniemy, powiem oczywiście kolokwialnie, od początku. Czyli urodziłeś się w Rzeszowie pod Rzeszowem, prawda? Tak, w miejscowości Załęże. Załęże, właśnie. No i teraz ja jestem bardzo ciekawa, to były czasy głębokiego komunizmu i tak dalej. Jak to się stało? Może najpierw pierwsze o wierszach i o poezji, bo wiem, że już będąc bardzo młodym chłopakiem wygrałeś jakiś konkurs recytatorski, prawda? Tak. Ale czy również wtedy zacząłeś pisać wiersze? Kiedy to się zaczęła, ta przygoda z poezją? No, chciałem dorosnąć do tych wszystkich mistrzów, o których recytowałem wówczas i chciałem mieć swoją poezję. I wtedy będąc już nastolatkiem? Naśladowałem, nieudolnie, ale naśladowałem. Ale a co było inspiracją? Jaka to była poezja wtedy? Wtedy na konkursach recytatorskich, na których ja dojeżdżałem do różnych miast w Polsce, to były międzynarodowe, to była poezja różna, klasyka, ale również poezja Gałczyńskiego, Mickiewicza, Słowackiego i w różnych miastach, w Gdańsku, we Wrocławiu i jeszcze w innych miejscach, nie pamiętam. Rozumiem. A jak to się stało, że w 1968, z tego co dobrze pamiętam, po raz pierwszy wystąpiłeś w Opolu? I jak to się robi, że prawda, z Rzeszowa od razu do Opola? Tak. No najpierw myśmy trafili do Warszawy z zespołem Blackout, z którym wówczas występowałem. A jak to się stało, że w ogóle zaśpiewałem w Opolu. Na pożegnanie z zespołem Blackout i z Tadeuszem Nalepą dostałem takie słowa, że musiałem coś zacząć robić. Powiedział do mnie, będziesz skończony. Więc
spotkałem wspaniałych ludzi, Juliusza Loranca, kompozytora, i Jonasza Koftę, który napisał To Ziemia, no to ucieszyłem się tak strasznie, że zaczyna się moja nowa droga, czyli samodzielna, solowa kariera. No i to właśnie w 1968 roku śpiewałem. I to był debiut w Opolu, prawda? Tak. I od razu była nagroda dziennikarzy. Dziennikarzy. Wtedy mówiło się, że nagroda dziennikarzy była ważniejsza od nagrody jury, ponieważ już wtedy wiedzieliśmy o tym, że w jury jest wiele komuchów, nawet tych z radia, których myśmy wiedzieli o tym, że oni są partyjni, bo kto był partyjny, to było wiadomo, że będzie, że był komunistą. To wtedy było takie, wiesz, takie urzeczywistnienie tego było czymś więcej, czymś bardziej ważnym dla nas, że to była nagroda dziennikarzy. No właśnie, czyli to nie było sterowane odgórnie, prawda, tylko to była jakby prawdziwa opinia na temat tej muzyki, która była prezentowana. I teraz w związku z tym, ponieważ to był twój debiut, no to ja zapraszam Państwa teraz do wysłuchania tej piosenki To Ziemia, bo mam ją tutaj przygotowaną, także słuchamy, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo tak doskonale, bo za chwilę będziemy rozmawiać o następnym ogromnym sukcesie, czyli oczywiście o Jaskółce Uwięzionej, ale debiut był od tej piosenki To Ziemia i tego słuchamy teraz, dobrze? Zapraszam Państwa. Uśmiechu wiele ma godzina zwykłego dnia. Nie zginiesz w tłumie, póki jeszcze umiesz przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Daleka droga twa, za dalą inna dal. Choć nie ma kresu, dobrze wiesz, że droga ta prowadzi gdzieś. Że droga ta prowadzi gdzieś. Nie wyśpiewany jeszcze świat, nie zapalone jeszcze światła, co ludzką twarz, jak dobry sen rozjaśnią. Popłoku zamyślona wiel, owoce drzewa, barwy gwiazd, to wszystko dzięki Tobie trwa, to wszystko w Tobie trwa. Wśród wielu ludzkich spraw pamiętam, nie jesteś sam. Tak, przelatuje, kwitnie kwiat, to ona, to ziemia. Od razu nasuwa się pytanie, ja tylko taką małą dygresję, proszę Państwa, jak ja się przygotowywałam do tego dzisiejszego spotkania, to oczywiście wysłuchałam tyle piosenek różnych wykonań Stana, byłam w permanentnym stanie po prostu dreszczy z emocji, z wielu różnych powodów, liryka, słowa, muzyka, ale ten głos, po prostu ja próbowałam znaleźć słowa opisujące tą głębię głosu. Proszę powiedz, gdzie ty się uczyłeś śpiewać? Czy to jest talent od Boga, czy jeszcze coś tam dołożyłeś do tego? Ktokolwiek dał ten talent, mówi się od Boga, ale tak było. Nigdy się nie uczyłem od nikogo. Do tej pory się nie uczyłem od nikogo. Ale to było tak, że trzeba mieć dobre ucho, a ja miałem to ucho i do języków, dlatego angielskiego nauczyłem się bardzo szybko.
bo przyjechałem nie znając zupełnie, ale to było tak, że trzeba było czuć, trzeba było mieć intuicję i słuchać klasyków amerykańskich, bo w polskich wtedy się nie słuchało. Było wielu fantastycznych wykonawców, ale raczej wszyscy wtedy słuchali wszystkiego, co było z zachodu zgniłego. Oczywiście, ale też wiem, że opisywano ciebie jako wykonawcę chyba z najlepszą dykcją tak, w Polsce, pamiętam, prawda? Tak, tak było, ponieważ właśnie ja się wywodziłem z teatru, wywodziłem się z tej poezji, którą recytowałem i szczyciłem się tym, że taka dykcja pozostała. Zawsze mówiłem w jednym wywiadzie, pamiętam, że w domu była dykcja raczej ze wschodu, więc jak przyszedłem do teatru, to dziwiłem się, że w teatrze mówią tak, a w domu tak. I chciałem dorosnąć do tego tak, jak mówią w teatrze. A potrzebne to było, udało się, ponieważ na konkursach recytatorskich mówiłem różne wiersze, więc trzeba było mieć tę dykcję wtedy. Ja proponuję, jeżeli Stan będziesz się kiedykolwiek nudził, załóż szkołę dla współczesnych artystów, żeby ich nauczyć dykcji. Bo dzisiaj mamy z tym duży problem. Zresztą też oglądając, wczoraj oglądałam ten festiwal opolski. Pierwsza część festiwalu to były premiery, młodzi wykonawcy. Powiem Państwu szczerze, że jeżeli nie oglądaliście tego, to nie żałujcie, bo to było po prostu coś okropnego. I dopiero ta druga część, kiedy były wspominane te stare przeboje, starzy artyści, to było to wzruszające, piękne. I tak sobie pomyślałam, myśląc o dzisiejszym spotkaniu, że tak strasznie się cieszymy, że jesteś tutaj z nami i że nie było ciebie wczoraj na tym koncercie, bo tam byli wspominani wszyscy ci, których już między nami nie ma, a my mamy Stana, cieszymy się ja i jesteśmy przeszczęśliwi. Posłużę się tutaj takim zwrotem, który mój przyjaciel i tenisowy partner Jan Engler powtarzał taką historię z jego życia, że jak przyjmowano młodzież do szkoły teatralnej i przyszedł w jury, wtedy była, jak ona się nazywała, Śląska, Aleksandra Śląska, która bardzo uwielbiała chłopców młodych. Przyszedł taki chłopiec, tak przystojny, strasznie przystojny, strasznie zbudowany i taki ładny, że ona się zachwyciła nim i mówi, powiedz nam coś. A on mówi, nie jestem zupełnie przygotowany, ale będę mówił, bo w teatrze chciałbym być bardzo. A ona mówi, wiesz, ale ty nie masz dykcji, musisz. Ty w ogóle mówisz, seplenisz i nie masz dykcji. Padła zupełnie na kolana, nie wiedziała co zrobić. On mówi, to nieważne, ale jaki talent. No tak, dobrze, to teraz przejdźmy do tego... Przepraszam, tak? Że tak, wiesz, ja nie mam mocnego głosu dzisiaj i w ogóle po tej chorobie mojej i wtedy... Jeszcze ubolewam nad tym, że słońce z tamtej strony pada na mnie. W związku z tym nie widzę Was z przodu bardzo dobrze, tak jak chciałbym. Nadrobimy to w tej części, po zakończeniu tej części naszej, po rozmowie. Natomiast oglądałam ten film, który niedawno został zrobiony dla Ameryka. Dokładnie. I tam też mówiłeś właśnie o tym, że po swojej chorobie masz problemy z głosem. Ale słyszymy Cię wszyscy doskonale, dykcja jest perfekcyjna. Obejrzyjcie Państwo YouTube, tak. Przystanek Ameryka, Stan Borys, trzeba tak, wpisać. Bardzo piękny. I tam ten film można zobaczyć. Tak. Rzeczywiście to było bardzo ciekawe, ja też oglądałem ten film ze wzruszeniem. Wróćmy teraz do czasu tego niesamowitego zrywu narodu polskiego, rok 1973, festiwal w Opole. I występuje Stan Borys i śpiewa piosenkę Jaskółka uwięziona. Ja powiem tak, oglądałam wiele tych wykonań
i po prostu te oczy tych dziewczyn z tej sceny, tak wpatrzone po prostu, te opary opadnięte, wiesz, stan, to było coś naprawdę niesamowitego. Powiedz, jak ty się czułeś wtedy, osiągnąwszy tak niesamowity sukces? Ubolewałem bardzo, ponieważ ja i Janusz Kępski, który napisał muzykę, i Kazimierz Szemiot, który był poetą i malarzem, wspaniałym malarzem, miniaturzystą, ubolewaliśmy, że czekaliśmy na zezwolenie zaśpiewania tej piosenki przez 2 lata. Szemiot powiedział, żebym ja chodził się tłumaczyć na myślą do cenzury państwowej, bo jak ja pójdę, powiedział, to ja ich wszystkich pozagryzam. Także tak się stało, ale ja wtedy byłem po wielkim festiwalu, który się nazywał Olimpiada Piosenki w Atenach, gdzie dostałem pierwsze miejsce i wtedy dopiero powiedzieli, że uznali to. Ja uciekłem wtedy z Warszawy, nie chciałem jechać do Opola, bo wtedy zaczynały do rok opery Maga. Ale zadzwonili z urzędu, wtedy z urzędu do mnie, że mają dla mnie jakąś piosenkę, a ja powiedziałem, że tylko jedną piosenkę mogę zaśpiewać. Ja z Huchy uwięziono, bo chodziłem wtedy na myślą tłumaczyć się, dlaczego tam jest o wolności, dlaczego tam jest o kościele i tak dalej, i tak dalej. Ale publiczność, jak ja zaśpiewałem, czytała wszystko pomiędzy wierszami. Oczywiście, wtedy tak trzeba było, ale czyli ta piosenka nie została w żaden sposób ocenzurowana? Ta piosenka, ubolewałem nad tym, ponieważ wtedy, jak zauważyłem, w jury było 8 jurorów i wtedy po raz pierwszy zaczęli sędziować, że dawać numery, na ile od 0 do 5. Mhm. A ja dostałem od 4 takich mundurowych w garniturach, takich jak w garniturkach, takich jaka cenzura im zezwoliła ubrać się, dostałem 2. Więc bardzo bolałem nad tym, bo wszyscy wykonawcy, koledzy stawiali mnie bardzo wysoko. Ale... No tak, ale zakończyło się to znowu nagrodą dziennikarzy tak. I bursztynowym słowikiem w Sopocie. Wtedy w Sopocie była również taka sytuacja bardzo ciekawa, że ci jurorzy polscy zebrali się z polskich nagrań i ci w mundurkach, że nie będziemy dawać Polakowi, bo trzeba zadbać o rynki zachodnie, więc trzeba dać komuś z zachodu. Ale miałem takie szczęście, że wtedy w jurorach znaleźli się Fikejzowa soprafono z Czechosłowacji, Francuz jakiś, nie pamiętam nazwiska, i Aldemaro Romero, który zaprosił mnie do Caracas. Powiedział, jeżeli za mało dla Borysa 10 punktów, to my dajemy 20. I tak się stało. No i pięknie. W związku z tym, proszę Państwa, no nie pozostaje nam nic innego, jak słuchamy Jaskółki, prawda? Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru. Nagła, smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu. Katedra ją złowiła, sklepienia sieć wysoką, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok
na prostokąt. Jaskółka, błyskawica, kościele obumarłych. Nie, jak czarne noszyce, lęk, który ogarnia. Naprawdę, a jeszcze w tamtych czasach to naprawdę rzecz niespotykana. I gdybyś w stanie urodził się tutaj, to wiesz co, to byś dzisiaj no. po prostu był światowej sławy piosenkarzem na pewno, pomimo i tak wielkiej kariery, którą zrobiłeś. Ale tu właśnie ten 73 rok, taki ogromny sukces i nagle w 75 decyzja wyjeżdżam na stałe do Stanów. Dlaczego? Miałem dosyć tłumaczenia się. Dlaczego włosy, dlaczego broda, a wręcz miałem zakazane, że wystąpisz w był taki dyrektor telewizji, który powiedział po moim trupie, on wystąpi w telewizji, ten prorok, apostoł. Na nieszczęście rok po roku umarł, ale mnie już nie zależało wtedy, żeby być w telewizji, bo ja widziałem o tym, że muszę odfrunąć na skrzydłach jaskółki. Mhm. I stąd decyzja o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Natychmiast. Nie chciałem czekać, nie chciałem się tłumaczyć więcej i nie chciałem być upokarzany więcej. No i też, no ale też właściwie szczęście ci sprzyjało, ponieważ przyjechałeś do Stanów Zjednoczonych i zacząłeś od razu występować. Od razu. Elizabeth
powstał taki klub Skyland. Właśnie. Ja i trzeci raz jestem teraz w Trenton. Pierwszy raz przyjeżdżałem do dziewczyny, która tu była. Drugi raz byłem w tak, gdzie to było? Mała Polska, tak? Tak, u Ewy, która jest z nami tutaj, tak, u pani Ewy. Tak? No i dzisiaj trzeci raz. Także cieszyłem się bardzo, że przyjeżdżałem przez ten Princeton, gdzie wtedy też byłem. Wtedy byłem przywieziony przez kogoś, kto był dziennikarzem Post Eagle. Przywieźli mnie, jak się budowała Jasna Polana do Princeton. Ale proszę mi pozwolić również, że podziękuję bardzo Ryszardowi, który dał mi lekcję wspaniałą, jak był parę tygodni temu ze swoim wykładem od starożytności do kubizmu. Nie wiem, czy ci zdążyłem powiedzieć, że ja jestem surrealista. Zacząłem od Boscha, a kiedy mieszkałem na Florydzie, byłem 8 razy w Muzeum Salvatore Dali. Także wszystko znam na temat jego życia. Jego obrazy fascynowały mnie bardzo i od tej pory zostałem surrealistą. Ale przewinąłem się przez kubizm też. Właśnie, bo może nie wszyscy z Państwa wiedzą, ale jakiś czas temu w bibliotece publicznej na Greenpoint'cie Ryszard Druch miał wykład na temat malarstwa, tak jak tutaj właśnie Stan powiedział. No i mieliśmy ten zaszczyt, prawda, że właśnie gość, tak, i gościem honorowym był właśnie Stan Borys z Anią Malejli. Także to było też wspaniałe wydarzenie. Proszę pozwolić mi jeszcze, że Państwu dziękuję bardzo za przybycie, że w ten popołudnie niedzielne, że chciało Wam się przyjść. Dziękuję bardzo za przybycie. To my dziękujemy, naprawdę dziękujemy. Właśnie po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, tam właśnie oglądając teraz ten film, zaciekawiła mnie jedna historia, ponieważ była nagrywana płyta Niczyj, prawda? Tak. I na tej płycie, którą zresztą tutaj gdzieś dzisiaj mamy, prawda? Tak, jest tutaj. Jest piosenka, która na mnie zrobiła niesamowite zupełnie wrażenie. Zmęczony burz szaleństwem. Tak. Powiem szczerze, przyznam się otwarcie, nie znałam tej piosenki, ale no nieprawdopodobnie, zresztą zaraz będziemy jej słuchać, natomiast tam chciałam, albo może poproszę Ciebie, abyś przytoczył tę anegdotę, która była w filmie odnośnie tego chórku amerykańskiego. Tak. Gdybym mogła Cię prosić, jak to tam, co to tam było? Powiem tak, że ponieważ wertowałem tę poezję w różny sposób, w niektórych piosenkach, właśnie w tym Zmęczony był szaleństwem i w Niczyj, nie było refrenu. Ja Tuwim napisał Zmęczony był szaleństwem pod wrażeniem, kiedy również tłumaczył statek pijany Rimbaud, że ja ukradłem z innego wiersza ten fragment. Refrenu w tej piosence, którą tak naprawdę tak na płycie jest napisane, że powstała z Romualdem Lipką. Mm-hmm. Ale prawda jest taka, że Lipko zupełnie nie wiedział, co ja z tym zrobiłem, bo zapomniał, albo był nietrzeźwy. Bo jak pisaliśmy to razem, czyli ja to śpiewałem, a on na fortepianie naśladował mój dźwięk. Jak to się doszło do nagrania, zadzwoniłem do niego do Polski, żeby mi przysłał nuty, jak to napisaliśmy. A on mówi, co? Ja mówię, Zmęczony był szaleństwem, bo ja przez 3 lata, jak oni przyjeżdżali z budką suflera do Chicago, prosiłem go, żeby mi napisał coś. Ciągle nie chciał. Nie pamiętał, że coś takiego napisał, a jak później przyjechał, ja zaangażowałem zespół Andrzeja Dyleskiego i Ryszarda Sygitowicza, z którymi wtedy występowałem. I ten chór gospel z kościoła ewangelickiego
zaangażowałem chórek murzyński, gdzie była jedna tylko blondyna, biała Polka z pochodzenia i uczyłem te dziewczyny śpiewać po polsku. I właśnie tam się okazało, że pojawił się taki problem, bo te dziewczyny bardzo chciały się nauczyć po polsku, no ale wiecie Państwo, nie to taki nie za prosty język ten nasz polski, szczególnie dla Amerykanek. I z tego co rozumiem, Ty miałeś jakiś taki one problem, śpiewa, że z akcentem tak, śpiewają. One śpiewają tak, to wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. I teraz właśnie i wspominam o tym, ponieważ to się okazało, że to miało ta... Dzięki temu to był taki dodatkowy atut tej piosenki, w ogóle niespotykany, bo to dla naszych uszu, dla Polaków, którzy słuchają, to brzmi dosyć tak słodko. One nagrały ze mną dwie piosenki. Druga piosenka nosi tytuł Litania i końcówka jaka jest Litania, Ju? Za wszystkich mieszkańców świata. Za wszystkich. I też później żałowaliśmy z Andrzejem Dyleckim, który studio miał, że nie schowaliśmy tych nut, jak one to przepisywały fonetycznie, bo to było strasznie ciekawe odczytać to. A szczególnie dla takiego purysty językowego, jakim Ty jesteś, z tą dykcją i z tym wszystkim. Ale, proszę Państwa, jeżeli nie znacie tej piosenki... Jeszcze dodam, że jak przyjdziecie Państwo do domu i na komputerze, proszę znaleźć Zmęczony błyszczaństwem, bo ja wymyśliłem, zrobiłem całe wideo w Kalifornii, w Los Angeles, w Dolinie Śmierci i w różnych miejscach, gdzie wymyśliłem całą historię, bo spotkałem również takiego operatora, który wykładał na uniwersytecie wideo i on mi zaproponował, a ja powiedziałem, dobrze, ale ja będę reżyserem tego, ty będziesz tylko operatorem. Tak się stało. Ale to jest dobrze, bo były plany, proszę Państwa, nie udało nam się doprowadzić do tego, żeby było również wideo, mamy tylko audio, ale jest to świetna zachęta dla Państwa, żeby właśnie tak jak Stan powiedział, po powrocie do domu jeszcze raz sobie otworzyć YouTube i odsłuchać tych wszystkich piosenek, a może więcej i zobaczyć również jak to wygląda, jak wyglądały nagrania i teledyski, więc może teraz Zmęczony Bóg Szaleństwa. Dobrze. Zmęczony Bóg Szaleństwa. Zmęczony Bóg Szaleństwem, jak statek pijany, już niczego nie pragnę. Jedno wielkiej ciszy i kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany, kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy. Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi, pokoju Bożym wypoczął po męce. Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi, padąc na moje oczy miłosierne ręce. Ciszę do polu, którędy jak ślepiec zwyczajnie przed Ciebie. Wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą, bo wszystkie drogi prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie.
Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą. Bo wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. Idę jak szewiec, zwyczajnie przed siebie. Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje, wszystkie drogi moje do Ciebie prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje do Ciebie. Wszystkie drogi moje, wszystkie drogi moje do Ciebie prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje do Ciebie. Wszystkie drogi moje, wszystkie drogi moje do Ciebie prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje do Ciebie. Wszystkie drogi moje, wszystkie drogi moje do Ciebie prowadzą do Ciebie. Wszystkie drogi moje do Ciebie. Wszystkie drogi moje do Ciebie. Jeszcze taką tajemnicę. Zanim Państwo zobaczą to wideo, tam wymyśliłem taką historię, że teraz wszyscy mają tatuaże, prawda? Na rękach, na szyi, na pośladkach. A ja wymyśliłem sobie, że te słowa, które śpiewam, było takich dwoje ludzi po jakichś plastycznych studiach, którzy wypisywali mi na gołym ciele te słowa, które śpiewam. Stąd na twarzy, na ramionach, na całym ciele. Tatuaż miałem ze słów tej piosenki. A pytanie jest takie, Stan, a do kogo ty śpiewałeś tę piosenkę? Wtedy nie miałem nikogo. Wtedy myślałem o Tuwimie i myślałem o jego metaforach. Mhm. Jeszcze pamiętam, że jak będą Państwo szukać tych wierszy Tuwima, to pochodzą one z takiego jakiegoś jego dodatku Sokrates tęczący. Z tego fragmentu te wiersze były wybrane. No, jak wiemy... Wiem, do czego zmierzasz, ale inne piosenki mam, które śpiewam dla Ani. Ale ja tak się zastanawiałam, bo to mogło być tak Ania albo do Boga też ja myślałam, że mogłoby być, tak. W swobodnej interpretacji. Jakoś tak mi się też to skojarzyło, że... Ja myślę, że jeżeli chodzi o Stana i tyle, co go znamy, to bardziej obierał sobie właśnie kobietę. Kobietę. Jeżeli w tym momencie właśnie nie było kobiety, to jej szukał. Szukał. W tym momencie nie było kobiety. Ale jak już jesteśmy przy tym wątku kobiecym, to tutaj teraz oczywiście wszyscy Państwo znacie doskonale piosenkę Anna. I dla mnie to jest znowu takie pytanie jest takie, przypadek czy przeznaczenie? Bo przecież ta piosenka powstała dawno temu. I teraz mamy tutaj Anię, Annę. I to się wszystko tak cudownie zazębia. Tak, dobrze powiedziałaś. Przypadek czy przeznaczenie? A raczej przypadek. Ponieważ
Bogdan Lebl napisał piosenkę dla swojej żony Anny. Bogdan Lebl jeszcze żyje, ma 90 lat, jest we świetnej formie. Przecież napisał wtedy dla mnie tyle piosenek, później dla zespołu Breakout. Tak, a jest takie wideo, gdzie na końcu tego wideo jest Ania. To zresztą jestem Ania, ja, Ania robiła Bogdan Lebl z żoną, tak, a ty robisz nam zdjęcie. A ja robię zdjęcia? Tak. Właśnie to jest, to jest wideo... prawdziwa Anna wtedy jest, tak? Tak. W 66 roku to było. W 66. Ale ja chciałam zapytać cię o to, bo powiedzmy też państwu, że jedną z wielu twoich pasji jest oczywiście tenis, prawda? I jak się poznałeś z Anią? Jak się poznaliście? Znałem się z Anią. Był, wiesz, ja przyjeżdżałem tutaj już nawet jak wtedy, już jak do Polski wracałem, to ciągle przyjeżdżałem w styczniu, żeby wziąć udział w turnieju Polonia Open, który zorganizował wspaniały trener mój i wszystkich innych, Artur Bobko. I to było na Florydzie. Wtedy ten turniej się odbywał w miejscowości Port St. Lucie i tam Ania była w sekcji golfa, ja byłem w sekcji tenisa i przyszła mnie oglądać. Nieprawda. Nieważne, nie tłumaczę. Ania, nie tłumaczę. Nie mówi. Ta lubi naginać sprawy na swoją stronę. Ania, bo tak jest lepiej. Ja mogłam przyjść cię oglądać, skoro nie wiedziałam, kim jesteś. Tak, to prawda. No, więc... Że zadzwoniła do mamy, żeby się zapytać, kto to jest ten Borys. Mama ją strasznie objechała. Mama starała się mnie przekonać na podstawie twoich utworów, które ona akurat znała, a ja ich nie znałam, więc nie mogłam skojarzyć nawet. Rozumiem. Czyli poznaliśmy się na tenisie, kropka. Na tenisie. Okej. Mówiąc właśnie o mamach, to chciałam tylko powiedzieć, że moja mama w Polsce, to ona w ogóle nie wierzy mi, że ja dzisiaj tutaj jestem, więc mamo, jestem i potem prześlemy ten film mamie mojej, żeby uwierzyła, że rzeczywiście mam ten zaszczyt siedzieć obok tego słynnego Stana Borysa. Proszę państwa, czyli Anna, tenis, Floryda, słuchamy Anny. A zachęcam państwa bardzo do obejrzenia tego teledysku na YouTubie, gdzie właśnie są zdjęcia i jest jakby historia miłości i życia, waszego poznania się. Także koniecznie jeszcze na gorąco po dzisiejszym popołudniowym spotkaniu proszę do domu i do YouTube'a, bo naprawdę przepiękne zdjęcia, już nie mówiąc o muzyce. Nie mów nic, proszę cię, no bo co można rzec w takiej chwili? Nie mów, że wrócisz tu, że odchodzisz na dni, tylko kilka. Od jak gdyby nic, jakbyś szła kupić chleb do sklepiku. Anno, nie mów nic, proszę cię, nie mów kiedyś wrócę tu. Na refren śpiewamy razem. Chyba, że głos drzew i ptaków nasze dawne noce przypomni ci. Chyba, że twym oczom blasku słońce doda wtedy wróć. Gdy obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk, stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy w
Wstępowaliśmy na schody, aby wianku wodzi iść. Kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni. Anno, nie mów nic, proszę cię. Nie mów kiedyś wrócę tu. Dokąd, Anno, Anno, wracaj, wracaj, Anno, Anno, echo, Anno, odpowiada mi. Powiedz, powiedz, Anno, Anno, jak odnaleźć słowa, kocham, sens i treść. Tadeusza Nalepy, prawda? A ja ze swojej strony dodam, że to ten tembr głosu w tym parlando to po prostu jest mistrzostwo świata, proszę Państwa. Naprawdę niesamowite. Wtedy się mówiło, że to było takie pierwsze parlando w ogóle w Polsce. Prawdopodobnie później tak. Dopiero się robiło inne parlanda. Mm-hmm. Szanowni Państwo, znamy wszyscy Stana Borysa jako piosenkarza, wykonawcę. Był również aktorem, o czym wspominałeś krótko w młodzieńczych latach, ale nie zapominajmy o poezji. Mamy tutaj wspaniały tomik poezji Stana Borysa, który się nazywa Daleko donikąd. Gdzie są napisane wiersze, które oczywiście poprosimy Stana, czy mogę, możesz przeczytać nam. Ale może mi się uda. Ten wiersz jest dosyć osobisty, napisałem go podczas medytacji w Dolinie Śmierci, Death Valley w Kalifornii, gdzie bardzo często tam jeździłem, mieszkałem wtedy niedaleko. I to jest tytuł, pochodzi z pierwszego tomiku wierszy, który się nazywał Co jest urokiem tego życia. Dziękuję bardzo. Chciałem zaplanować moją przyszłość w niezgodzie z tym, czego się po mnie spodziewano. Chcę płynąć po garbatych falach sam i niech nie będą mi wybaczone moje grzechy i strategia. Nie bądź wrażliwy, nie roztkliwiaj się. Fala niespodzianek dosięgnie niewidzialną ręką, zmieni kierunek twoich oczekiwań, zapadnie się sens. Zatruć metafory poetów śpiewających prawdę. Zakleić usta piosenki lub przypieczętować usta pięścią. Co jest wrokiem tego życia? Spełnienie niespełnionych marzeń? Zagrać w Teatrze Narodowej Ołudy rolę przeznaczoną dla innego aktora w sztuce z epoki błędów i wypaczeń? Lub wyzbyć się marzeń, bo ideał i tak nie sięgnie bruku? Miny stroić strukturalne, pozy elegaryczne szczerzyć, w masce lub bez, żeby tylko kręcił się filmowy kadr, umrzeć w ramionach niekochanej dziewczyny, umrzeć modnie, z miłości lub na barykadzie, bo siła i chwała przetrwają
zastygłe w radioaktywnym prąsie, układając nas w Dolinie Śmierci na wieczną rzeczy pamiątkę. Zbliża się czas czołgania, ogłupić czas. Nie bądź tak strukturalnie okrutny, nie uchronisz się, zmieląc się w moździerzu na mączkę jak pieprz. Może jeszcze zanim przeczytasz następny wiersz, poprosimy tutaj, Ela Kieszczyńska chciałaby przeczytać z obwoluty, co sam napisałeś na temat poezji i recytacji. To nie jest wiersz, to jest parę zdań. Zawsze uwielbiałem recytować poezję, szukałem w niej skrzydeł, które mogły unieść mnie ponad poziom przeciętności. Szukałem w niej boskości, którą czułam, że jest we mnie, ale nie umiałem jej sam opisać. Nigdy też nie uczyłem się pisania poezji, szedłem krokiem za maszystym śladami poetów, moich mistrzów. Aż przyszła ona, Matka Boska Poetycka, która zdjęła zasłonę z moich oczu i pozwoliła patrzeć i obserwować i czuć nieskończenie. Nauczyłem się śpiewać i tak na skrzydłach poezji unoszę się do dzisiaj. Brawo. Brawo. Możemy liczyć jeszcze na jeszcze jeden wiersz? Ponieważ powiedziałaś tak już, to szukam, jest, 76, Matka Boska Poetycka. Wędrujesz przez moje salony, w zamaszystej salopie, we włosach kotliony, w dłoni gest uniesiony, spoczywa jak tancerz, co do Ankor się przybliża. Wędrujesz przez moje winnice, zadumie uniesiona, włosy twoje srebrzyście opadają na ramiona, jak peleryna poety, jak strofa niedokończona. Przenikasz przez moje podwórza, jak Matka Boska Poetycka, nadwierszowana szansem, modli się za poetów i wymachuje różańcem. Słowa ukryłaś w laurze, jak w uniesionej litanii, jak w metaforze chórze, jak przed ukrzyżowaniem. Słowa zwiędły, opadły, już nie czekają na warcie. Zamykam wiersz. Dobranoc. Za późno już na otwarcie. Brawo. Brawo. Szukamy jeszcze jednego wiersza. Napisałem dla niego też. 26. No 26. Wiersz pod tytułem Lebel. Dorastałem do twoich wierszy, chwiejąc się jak badyl nad studnią bez wody, cembrowaną, i nie mogłem zrozumieć, dlaczego tak bardzo boli cię metafora. Docierałem wierszem do twoich wierszy, kluczami otwierając drzwi, a ty, lechocząc, wrzeszczałeś, klucza ci nie trzeba, z wierszy drwi. A ty tłumaczyłeś, nie dasz rady, wytrychem serca nie otworzysz. Morza wzburzone jak wściekłe psy, bez bólu nic nie stworzysz. Z pożaru serca łykać ogień, po nocach nie spać, w knajpach pić. Gdy trzeźwo patrzysz, nic nie spłodzisz, na pomoc przyjdzie w dzwony bić. Więc miotam się po nocy za kamarkach, dusza nie słucha, choć serce szlocha. Niech mi się chociaż przyśni diabeł w jedwabnych pończochach. Mamy tutaj
Nie wiem, czy jeszcze, bo też chciałabym, żeby Ela też przeczytała, tak. Może mamy dwa wiersze wybrane. To może Elu, teraz te wiersze, które my wybrałyśmy. Elu, ja tylko powiem Państwu, zanim zaczniesz czytać, Elżbieta Kieszczyńska, z którą współtworzymy Przytulisko, jest również właścicielką księgarni internetowej www.ekapolishbookstore. Zachęcamy Państwa do promowania małych, lokalnych biznesów i kupowania książek, ale chcę też powiedzieć, że zaraz po zakończeniu oficjalnej części spotkania ta książka, ten tomik poezji Stana Borysa, wyjątkowo dzisiaj macie Państwo jedyną, niepowtarzalną okazję kupić tę książkę z autografem Stana Borysa, także zapraszamy, zachęcamy. To tyle ja od strony formalnej, a teraz poproszę Cię, Elu, o przeczytanie. Przeczytam dwa wiersze. Wiersze numer jeden, Żagle statku pijanego. Tak, świetnie. Do czego tęsknię? Do jaszczurki, która patrzy bez zmrużenia oka na moje zdziwienie. Do kanionów czerwonych, gdzie nie ma nikogo oprócz Boga, który patrzy na mnie bez zdziwienia. Wiem, dokąd teraz pójdę. Przyszedłem z wiatrem i z wiatrem odejdę. Bez trzaskania drzwiami, bo z wiatrem tylko nie jestem sam. Do czego tęsknię? Do spokoju bez granic, nieskończoności ciszy, do milczenia gwiazd, do radości chmur, gdzie moja matka cicho śpi. Postscriptum na twoje urodziny, Kamilu, w Dąbrówce koło wsi Głuchy, obok salonu twoich rodziców, gdzie śpiewałem twoje pieśni, a żagle statku pijanego szeleściły moje przeznaczenie. Tak jest. Taka prawda. I teraz tekst, znaczy wiersz numer dwa, w mieście, gdzie ulice nie mają imienia. O. W mieście, gdzie ulice nie mają imienia, drogi szerokie donikąd prowadzą. W poszukiwaniu własnego sumienia snują się ludzie, nikomu nie wadząc. W mieście, gdzie ulice nie mają imienia, zamknięty teatr, błazny śpią. Nie każcie budzić ich zmęczenia z nadziei, niechaj inni drwią. Niech śpią spokojnie, niecierpliwi, co burzy boją się sprzeciwić, bo księżyc tylko nieszczęśliwi mnie każe szczęścia zapominać. Gdy wygłodzeni usną cicho, księżyc zawyje jak chimera, bo księżyc tylko nieszczęśliwym złudnego szczęścia nie zabiera. Cisza usnęła w dolinie pragnienia, wody zabrakło pomiędzy rzekami, za mało czasu na marzenia, wiatr nadaremnie szarpie się z kwiatami. Dzwony czekają jak w ukłonie, podnoszą dreszcze w czas modlitwy, deszcze tańcują jak szalone, werble unoszą się do bitwy. Bitwę wygra, kto przeżyje, bohater księżyc schowa się za kołnierz, cień długi jak człek, co się za nim kryje, drogą donikąd maszeruje żołnierz. Skoro wspomnieliśmy, nawiążę do poprzedniego wiersza, tak. Żagle statku pijanego. Jak już wspominałem, że Tuwim tłumaczył Artura Maria Rimbaud wiersz Statek pijany. Miałem takie szczęście, że wtedy, jak recytowałem wiersze, to był taki okres, że były wiersze poświęcone Norwidowi. Ja miałem wtedy 19 lat, to wtedy nie ważne były dla mnie treści, tylko żeby mnie zabrzmiał dobrze. Ale później zaczynałem rozumieć, kiedy byłem tutaj, na emigracji, bo ponieważ większość, a może nawet wszystkie wiersze powstały na emigracji. I miałem takie szczęście, że poznałem wspaniałego człowieka, który się nazywał Tymoteusz Karpowicz, dramaturg w Opolu, tworzył Odrę. We Wrocławiu pisał sztuki teatralne i jak zacząłem recytować wiersze jemu, to powiedział, będziesz reżyserował moją sztukę. Yeah. I w Chicago University of Illinois in Chicago
powstała sztuka pod tytułem Norwid i niewola, którą ja reżyserowałem. Wtedy w stanie wojennym było bardzo dużo ludzi, aktorów słynnych z Polski. Ja zaangażowałem paru aktorów i na setną rocznicę śmierci Norwida w 1983 roku zjechało do uniwersytetu około 150 norwidologów z całego świata. A później nagrałem swoją płytę, swoją sztukę, którą też odtwarzałem w Chicago i powstała z tego płyta o tytule Pisze pamiętnik artysty, hańba temu, kto o tym źle myśli. A teraz na 200-lecie urodzin Norwida rok temu, czyli w 21 roku, no, dwa lata temu, w Teatrze Wielkim, Waldemar Dąbrowski zaprosił mnie, żebym recytował wiersze Norwida w Teatrze Wielkim. I proszę mi pozwolić, jeżeli zapamiętam, to powiem ten wiersz, który Norwid prawdopodobnie, bo taka jest prawda, że Norwid został zaaresztowany, jak przekraczał generalną gubernię, ponieważ nie miał żadnych dokumentów, bo niektórzy twierdzą, że ktoś mu ukradł paszport, a inni mówią, że on oddał paszport jakiemuś ubogiemu, w związku z tym sam nie miał dokumentów i zaaresztowali go i wsadzili go do więzienia. Więc wyobraźcie sobie, że Norwid w więzieniu siedział 3 albo 4 miesiące. Warunki były takie, że ogłuchł, ale również tam napisał wiersz pod tytułem Czy podam się o amnestię? Trzeba się przestawić teraz z tego. Gdy już poczułem, że spod mojej stopy usuwała się ziemia Europy i albo morze zostawały głębie, albo azjackie i łaska ambasady, ja odleciałem jak czynią głębie, wężom i płazom zostawując zdrady. Więc nie pytajcie mnie, gdzie się podzieję. Jam z tych poetów, co nie słówka nucę. Ja to, co śpiewam, żyję i boleję. I każdy wiersz ten miałem w swojej dłoni, jak w okrętowej linie w czasie burzy, kiedym się do was uśmiechał z Aptonii, a wy mnie nęcić chcecie listkiem róży? Schowajcież sobie te niewczesne kwiaty i skarżcie raczej, żem zły, żem się zaciął, że nie chcę współczuć własnej i was straty, bo ja mnie zdradził nawet nieprzyjaciół. Piękna interpretacja naprawdę i chciałam tylko powiedzieć, że mamy tutaj właśnie za nami Norwida, obraz namalowany przez Ryszarda Drucha. Właśnie wiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać na temat tej części życia, także Norwid jest z nami, przez wielu uważany za najwspanialszego poetę polskiego ever w ogóle w życiu. Także jakby łącząc to wszystko pętlą, proponuję, posłuchajcie Państwo piosenki Popiół i Diament. Tak. Bo jest na to moment właśnie teraz, prawda? Także Stan, dziękuję za piękną recytację. Chwila oddechu, słuchamy piosenki. Zapal.
się wolny. Czy to są twoje mamy zakracone? Czy pobił tylko zostanie i zamęt? Co idzie w przepaść z burzą, czy zostanie na dnie popiołu gwieździsty janek? Wiekuisty zwycięstwa zarani. Wiecznym mieście, jak Państwo wiedzą, mieszkałem w budynku na 50. piętrze i coś mnie tchnęło i pomyślałem sobie,
jak pisa, to znaczy czytałaś, że ja napisałem w innym wierszu, że z wiatrem tylko nie jestem sam. Wyszedłem, ponieważ było tu bardzo blisko plaży i pomyślałem, że będę śpiewał z wiatrem. I tak powstała ta piosenka, ten wiatr na początku, to jest właśnie motyw do tego, że ta piosenka powstała. Później miałem w furku miałem różnych ludzi i jedną z, ważnych dziewcząt w furku była Majka Jeżowska, Zbyszek Czapika, piękny tenor. Moich głosów było tam kilka też w tej piosence i jeszcze dwie dziewczyny, które śpiewały ze mną w chórku i tak to powstało. Później się dopiero to zapisało, a najpierw powstało. Wspaniała piosenka, wspaniała. Proszę Państwa, no, trzeba też powiedzieć dwa słowa na temat tego, że naprawdę kariera Stana Borysa to nie jest tylko tutaj ta nasza lokalna, o ile można powiedzieć lokalny Nowy Jork, metropolia, ale ja mam tutaj wypisane wiele miast. San Diego, Miami, Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Nowy Jork, teraz również New Jersey. Jeszcze są i wszędzie tam... Miami nie było. Nie było? Na Florydzie mieszkałem. To było, to też bardzo ciekawe, że tak. Przepraszam, że tak powiem, ale taka jest prawda. Jak uciekałem od mojej żony z Toronto, ponieważ ukradła mi paszport, ja miałem w kopercie takie zezwolenie na paszport, jak dawałem temu na granicy, jak z Toronto do Ameryki, i dawałem mu, on mówi, nie pytam cię o nic, co to ty, dajesz mi bribe, ja nie chcę bribe od ciebie. On mówi, czemu wyjeżdżasz? Nie tyle jeździ, ja mówię, jedę na Florydę. A dlaczego jedziesz na Florydę? On mówi, I'm escaping from my wife. Take me with you. Takie same historie miał mój przyjaciel doktor, który pracował w takim farmakologii unit i zarabiał bardzo duże pieniądze, ale też miał wariatkę żonę taką, z której uciekał i powiedział, jedź ze mną na Florydę, ja kupuję dom. Rzeczywiście kupił dom, mieszkaliśmy w takim miejscu, które się nazywało Saddle Brook, to był golf and tennis resort stworzony przez Arnold Palmer i tam graliśmy w tenisa i mieszkaliśmy w tym pięknym domu jego. Miejscowość się nazywała Wesley Chapel. To było 30 mil od Tampy. Tutaj mamy taką teraz techniczną historyjkę, że kolega Masłowski wymieni szybko baterię. Stan Borys naładuje baterię, a ja puszczę piosenkę, dobrze? Ale puszczę, bo jako przerywnik, ponieważ... Chciałabym puścić, ponieważ to i tak w tej chwili nie jest nagrywane, więc relaksacyjny spacer dziką plażą. O, może być? Tak, proszę. Także, a tutaj bez, żeby się nasz Tomasz nie musiał stresować. Ostatnio właśnie, Elu, nawiązując do spacer dziką plażą, chcemy przekazać dla dzieci, dla młodszego pokolenia właśnie twórczość Stana Borysa i realizujemy charytatywnie dla dzieci właśnie takie wydarzenia ze Stanem Borysem i jego repertuar, a ponieważ dzieci no to nie lubią zbyt poważnego repertuaru i bardziej taneczny i rozrywkowy, więc spacer dziką plażą jest jak najbardziej takim dobrym materiałem i też jest utwór Stokrocie, to mam który to, też jest taki tak. rytmiczny i właśnie tak tutaj mieliśmy... planuję już na koniec, bo to jest taka w sumie nowsza piosenka z 2015. Ale właśnie naszym zadaniem teraz, tak jak Stan wyszedł, to jest właśnie powielanie twórczości Stana Borysa do młodszego pokolenia. To jest rytmiczne piosenki.
Także tutaj mamy taki no, hit, przebój, prawda? Z pacyfiką plażą. Leżę ci tę plażą, może dookoła, z wysokiego brzegu, wieczórne wyjście. Aż tu plażą, bo nie dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani i dobrze wiem, uniesieni. Nie tak dawno przebędłem z tobą, jak nad szumem fali, jak ramieniem objął. Tak ci położył, bo nie w dłonie, blasku słońca, roześmiany, razem z tobą szedłem na to. Plaża, dzika plaża, dzisiaj nas nie słyszy, już nie moje. Którą wszyscy znają. Dziękuję. I teraz jeszcze przy okazji takich festiwalowych piosenek, to chciałam cię zapytać, Stan, jak to się stało, że zaśpiewałeś razem z Marylą Rodowicz? To dobrze, świetne pytanie, dziękuję bardzo. Najpierw zacznę od tego, że... W którym roku było? Która? W 75. Było dokładnie na miesiąc przed moim wyjazdem do Stanów. Ale mieszkałem w Falenicy, to taka miejscowość 20 km od Warszawy, w segmentach socjalistycznych, wówczas takie typowe socjalistyczne, bardzo małe, ale obok mnie przypadek złożył, że mieszkała Agnieszka Osiecka. Zapukała do mnie. To znaczy pukała często, jak napisała jakiś wierszyk, mówiła tak, że napisałem jakiś wierszyk, może byś zaśpiewał. A jak ja zacząłem czytać, to były wielkie wiersze. Zaśpiewałem chyba dwie piosenki jej, ale powiedziałam, zawsze przychodziła z jakimś, robiła jakąś historię, wymyślała historię na temat tej piosenki, czy tego wierszyku. Mówi, że miałam sen, że jeździsz tutaj po Falenicy na białym koniu, w długim czarnym płaszczu, czerwone oficerki i rozdajesz prezenty ubogim. I zobacz, tutaj jest taki wierszyk, chciałbym, żebyś to zaśpiewał. A ja mówię, Agnieszko, przepraszam cię bardzo, ja nie mówię, bo ja już wyjeżdżam. Ona nie wiedziała. Ja mówię, gdzie wyjeżdżasz? Ja mówię, jadę do Ameryki. Agnieszka się płakała. I powiedziała, że ja robię teraz taki kolejny mój telewizyjny serial telewizyjny pod tytułem Sentymenty, który będzie reżyserował wspaniały reżyser filmowy
Stanisław Wol, jak to ty wyjeżdżasz? Ja mówię, tak, wyjeżdżam. Ona mówi, ja mówię, to daj to Marylce. Ona się popłakała drugi raz, mówi, nie zaśpiewacie to razem z Marylą. Tak się stało. No to nie pozostaje mi nic innego, tylko dziś prawdziwych Cyganów już nie ma. Tu jest co prawda, patrzę teraz, rok 1976 musiało to zostać upublicznione już po... Po moim wyjeździe to była taka historia, że ja śpiewałem to w tonacji Maryli. Więc bardzo wysoko to było dla mnie wtedy, ale jak mnie już nie było, to piosenka była tak popularna, że Andrzej Zieliński to napisał muzykę i Skaldowie to mieli wykonywać, ale Jacek nie mógł tych dźwięków wziąć. A Jacek pojechał z tym do Opola, Skaldowie pojechali i zdobyli nagrodę. Tak. No, ale oryginalne nagranie, ten teledysk był właśnie nagrany już z Marylą, żeby było co pokazać o tych chyba sentymentów, tak? Tak. Tak. Okay. A potem już stan wyjechał. Okay. No, czyli teraz już mają Państwo całą... Teraz rozwiązuje mi się jedna kluczowa sprawa, bo jeżeli wracamy właśnie do mojej takiej pamięci o stanie i tej o tej piosence, że jak ja byłam małą dziewczynką właśnie i usłyszałam ten głos wspaniały, prawda, niesamowity, dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, i nagle słyszę to w Opolu, no to jest jakieś nieporozumienie. A byłam wtedy bardzo małym dzieckiem, a już zaczęłam wysłuchiwać właśnie repertuaru nie tylko Stana, ale też innych artystów przez rodziców, bo rodzice słuchali piosenek, więc dlatego teraz no ale to koło tego głosu nie da się przejść obojętnie. Ale nie wiedziałam, tak... kim jest Stan, dlatego nie wiedziałam, kim jest Stan, bo tylko znałam głos, ale nie widziałam twarzy. Okay. Więc... Słuchamy. Dlatego dzwoniła do mamy, jak byliśmy na Florydzie, zapytać się, kto to jest ten Borys. Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma.
rzecz dzisiaj odsłaniam i uchylam. Kolejna tajemnica? Tak, oczywiście. Czasem to mówi się, że wspaniałomyślność i kurnolotność, a czasem związana z wielkimi sprawami jest ubogość. I z tym jest związana wielka ubogość. Jak już zdecydowaliśmy z Agnieszką, że będzie, że Agnieszka stworzy ten duet, to trzeba było znaleźć kogoś, kto napisze narrację. I pamiętam, że lataliśmy po teatrach, bo kompozytorzy pisali muzykę do teatrów. I tak, Włodzimierz Korcz, Zajęty. Adam Sławiński, który współpracował z Agnieszką przy Listach Śpiewających, Zajęty. Jeszcze ktoś inny tam, Zajęty. Nie było nikogo. I gdzieś Agnieszka powiedziała, czy ktoś Agnieszce powiedział, że wyślij to do kogoś innego, kto nie jest w Warszawie. Okazało się, że znaleźliśmy telefon, czy ona znalazła telefon do Łodzi, gdzie był Andrzej Żylis, który miał napisać aranżację. Andrzej Żylis był bratem ciotecznym, czy nie wiem jakim, Teresy Żylis-Gara, która w Metropolitan tutaj śpiewała. Ale jak to wysłać to teraz? Agnieszka przekupiła kierownika pociągu, dała mu nuty Andrzeja Zielińskiego i ten miał dostarczyć do Łodzi, a Andrzej tam miał odebrać. Napisał to w 3 dni, tą aranżację, z powrotem odesłał całą aranżację przez kierownika pociągu, z powrotem do Warszawy, do Polskiego Radia, żeby to nagrać. Taka była ubogość naszych czasów. Wtedy tak działał internet. Tak, właśnie. Szanowni Państwo, czas płynie, moglibyśmy jeszcze snuć tę opowieść przez najbliższe 10 godzin albo jeszcze 5 spotkań zorganizować, ale także będziemy zbliżać się powolutku do końca. Chciałabym tylko jeszcze powiedzieć o jednej takiej dosyć nowej piosence, która powstała stosunkowo niedawno, bo zdaje się, że w 2015 roku w Stokrocie. W 2014. Tak, bo płyta została wydana, Ikona, w 2014 roku, więc musiało to wyjść. Zapraszam Państwa też do posłuchania. Ikona była w 15 chyba. 14. Także zachęcam Państwa do posłuchania całej płyty. Ja tylko mam pytanie, co to znaczy słowo Stokrocie? Po stokroć. Tak. Dobrze, czyli to już w takim razie, że tak powiem, nie mam więcej pytań. Wysłuchamy piosenki Stokrocie i potem... Ale też proszę zobaczyć na wideo, jak to wygląda. Tak, właśnie, ja miałam już tą przyjemność obejrzeć, także... Ja wynająłem taki Cadillac z roku 1961 i to wideo było kręcone w miejscu, gdzie ja mieszkałem, w Kalifornii. Ja sobie tak dla siebie, jak oglądałam ten teledysk i słuchałam tej muzyki, to nazwałam to taką piosenką drogi. Trochę przez te drogi, przez tego Cadillaca właśnie i tak dalej. No ja tak muszę nawiązać do tego, Stan, pisząc ten tekst, ja byłam wtedy z nim w Polsce i dużo spędzaliśmy czasu w trasach albo w domu, jak w domu, no to co robimy w domu, Stan się zajmował swoimi sprawami muzycznymi, albo pisał, albo spotkania w radiu, w telewizji. No a ja, osoba przy artyście, to zajmowałam się albo domem, albo gotowałam i rozwijałam swoje pasje kulinarne. Więc tak Stana uraczałam tymi swoimi wypiekami i gotowaniem, że Stan w pewnym momencie już mi powiedział, już przestań gotować, a ja już nie mogę tak jeść, bo po prostu mi brzuch rośnie. I dlaczego to mówię? Ponieważ jest to w piosence. Jest w piosence właśnie... No bo tam są właśnie takie trochę kontrowersyjne, tak. Zresztą Państwo posłuchacie sami, ty moja jest, taka i taka. Tak, bo piosenka jest napisana dla tej osoby, którego tak karmiła. Okej, okay, czyli teraz już mamy kontekst. Muzykę napisał Adam Abramek. Słuchamy piosenki Stokrocie. Kobieto moja,
moje szczęście, moje zaklęcie. Moje cierpienie, moje utrapienie, moje uniesienie. Moja kochanko, moja zgrozo, moja tęsknoto. Gdzie mi brak, chodzę na wsmak, śpiewam jak wrona. Moje ty złoto, moja zgryzoto, chodzi mi o to, że gdy cię mimo, to w sercu zima, wysycha ślina. Pestka w kompocie, garnki na płocie, moje złocie, moje stokrocie, 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 moje stokrocie. Ile miłości, ile czułości, połkniętych ości. Do ciebie śle, wołanie me, czasem ze złości. Ile dni, ile nocy, strzelania z procy. Stoję jak tyka, lata mi krytyka, u kresu mocy. Kobieto moja, moja fantazjo, moja mimozo, moja kreacją, administracją i demokracją. Dla ciebie żyć, o tobie śnić, z miłości być. W ramionach tych nie chcę już być, ale umyć zmieć. Czy są jeszcze pytania jakieś, może od Państwa poprosimy ze dwa. A, proszę bardzo, kto się pierwszy zgłosił? Pan, ale wybieramy Panią. O, dziękuję pięknie. Za sekundę. Ja tak w ogóle mam milion pytań, ale postaram się ograniczyć tylko do bardzo kilku. Proszę. Pierwsze moje pytanie. W jakimś wywiadzie przeczytałam swego czasu, że symbolem Pana życia określa Pan drogę. A ja chciałam się zapytać, czym się Pan kieruje, stając na rozdrożu? Intuicją, sercem czy rozumem? Ja myślę, że tutaj w tych wierszach jest parę odniesień do drogi i do drogowskazów, że ja nie chcę drogowskazów. Drogowskazów nie będzie mi nikt wybierał, ja sam w sobie wybiorę ten drogowskaz, które skieruje mnie na drogę. Czym się kieruje? Nie wiadomo, czyli nie wiem. No, ja myślę, że nie mówię. Idę, co? Prawda. Sercem się kierujesz zawsze. Rozumiem. No, sercem. Może pan? Może pana poproszę? Nie, pani była. O, przepraszam, dobrze. Nie. Pani nie? Nie.
To pana poproszę, pan się zgłasza. Ja mam w takim szerszym pytaniu. Akurat dzisiaj obchodzimy 60 lat Opola. Pan jest ikoną, ba tytanem polskiej muzyki. Jak pan określa stan dzisiejszy polskiej piosenki? Polskiej sceny, powiedzmy. Będzie trudne do określenia, ponieważ nie mam określeń. Straciliśmy sens w muzyce, zatraciliśmy wartości i w muzyce, i w kompozycjach, i w tekstach. Przecież kiedyś, na całe szczęście, że jak ja mówiłem o tych ludziach w wytartych mundurkach, którzy tam czuwali nad tym, żeby nie napisać czegoś przeciwnego tej drodze komunistycznej, to paru wspaniałych kompozytorów wtedy jednak było. Adam Sławiński, Bogusław Klimczuk, którego ikonę tu śpiewam, paru, Włodzimierz Korcz, ale oni również dobierali poetów. Ja spotykałem się z tymi poetami, bo wtedy chodziłem na obiady do Związku Literatów Polskich na Krakowskim Przedmieściu koło Zygmunta w Warszawie i znałem wszystkich. Ale jeszcze wtedy była komisja, która wybierała, czy zasługuje ten wiersz, czy ta piosenka na to, żeby ją pokazać w Opolu. Teraz zrobiło się tak, że młodzież klika i tworzy muzykę. Druga młodzież klika i tworzy słowa. I dziadostwo wychodzi. Dziadostwo wychodzi jeszcze dlatego, że zorientowano się, że za to klikanie są pieniądze. Więc po co mają dać komuś innemu, jak oni sami sobie napiszą, sami sobie wyklikają i mają z tego za ich płaci. To jest właśnie to, co ja mówiłam na samym pieniądze początku. Zepsuły ludzi. Tak, te dwa koncerty wczoraj, to było dla mnie takie zestawienie tego, co jest teraz, tych premier, nie do wysłuchania zupełnie, i te wspomnienia z lat 70. Ale 80. To by były znane piosenki? Premiery musiały być pierwsze wykonanie. Tak, także to naprawdę był taki kontrast, że nie do ogarnięcia. Zawsze był konflikt pokoleń. No. Konflikt pokoleń. Ci ludzie, którzy oglądali nie te dwa koncerty, myślą zupełnie inaczej. Pierwsza część była rewelacyjna, a ta druga była nie do słuchania, jakiejś starocie, której nie da się słuchać. No. Także to wszystko zależy. Każdy ma prawo do własnego. Ale z tych premier niestety nie lansuje się przebojów. Jeżeli pan prześledzi Opole, kiedyś Opole lansowało przeboje, prawda? Proszę sobie teraz. Dla naszych rodziców nie męczy, czy stan Borys byłby czymś odwrotnie. Idzie w inną drogę. My mówimy o Opolu, które było festiwalem, które promowało przeboje. A teraz proszę mi na przestrzeni ostatnich 10 lat Opola młodzieżowe, festiwalowe piosenki z tego nowego pokolenia. Nie ma. Nie ma, więc i taka jest teraz różnica. To są inne środki przekazu. Festiwal nie musi promować, ale mówimy, wracamy do Opola. Wracamy do Opola, festiwal polskiej piosenki i kreowanie hitów ówczesnych czasów, te teraźniejszych czasów. Więc nie ma tych przebojów już. Kiedyś były, a teraz ich nie ma. Proszę państwa, nie ma przebojów. Przepraszam. Bardzo proszę. Czekaj, zobaczcie, zaczęło się od Ewy Demarczyk. No. Niesamowite wartości. Tak. Wojtek Młynarski. Madonna, 63 rok. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Tak. Agnieszka, Kofta. Oczywiście. To były filary tak niesamowite. Pietrzak przecież pisał muzykę również do wierszy Kofty. Legendy były kiedyś, w tej chwili są to sezonowe przeboje. Tak. Oczywiście każdy może się nie zgodzić ani ze mną. Możemy zrobić z młodzieżą spotkanie i zobaczymy. Powie to nam, ile przebojów zostało wylansowanych na przestrzeni ostatnich lat w Opolu. Myślę, że tą część tutaj oficjalną będziemy już kończyć. Może tutaj poprosimy naszego gospodarza. Mogę jeszcze jedno pytanie. Dobrze, bardzo proszę. Dlatego, że nurtuje mnie to już od wielu lat.
Byłam wtedy albo jeszcze dzieckiem, albo młodą panną, w co trudno wierzyć może dzisiaj, ale pamiętam taki moment, oglądałam to w telewizji, bodajże był to któryś właśnie z festiwali, bądź też jakiś inny występ, kiedy to szanowny nasz dzisiejszy gość Stan Borys wjechał na scenę motocyklem. I... To nie było tutaj. No to znaczy, było to nie było w Polsce. A mnie do dziś nurtuje pytanie, nie tyle gdzie to było, tylko czy to był prawdziwy Harley Davidson. Ja miałem 4 motocykle różne. Wtedy było tak, że młodzież w Chicago, która przychodziła do klubu, gdzie ja śpiewałem, mówiła, pytała tak, co ty robisz, że tak dobrze wyglądasz? Ile ty masz lat? I ja postanowiłem nie mówić nikomu, tylko namówiłem właściciela klubu, żeby nie w sobotę zrobić to, kiedy jest klub otwarty, ale w czwartek, żeby zrobić moje urodziny. 3 września. I wtedy był na moich urodzinach był Andrzej Zieliński, Jola, której nie pamiętam nazwiska, Czesław Niemen. I ja wjechałem na Harley'u pomiędzy stolikami pod scenę i stanąłem nad nim i zacząłem śpiewać jedną wiatr od Chimczoka. Jeszcze było tak, że pamiętam, że Niemen nie chciał zaśpiewać żadnej piosenki. Ale jak doszło do godziny drugiej, zobaczył, że wszyscy inni wykonawcy robią ukłon w stronę jubilata, to on powiedział, zaśpiewam ci. I zaśpiewał nad Stanami stanu stan. Zaczekał na ten moment. Dobrze, dziękujemy. Ale to było, pamiętam, że Bela Olejnik, ta aktorka z Warszawy, mają zdjęcia do tej pory moje, kiedy ja... Aha, ja jeszcze to ważne, że powiedziałem, że tak, chcecie wiedzieć, ile ja mam lat? To nie takie proste, liczcie. I robiłem 50 pompek. Czyli jest ładnie. Pamiętam, że wtedy ćwiczyłem karate i moim sędzią, który liczył to razem z publicznością, był taki trener, który mówi, jak ja upadnę, to mnie podnieś. Ale dałem radę. A nawet się stworzyło takie coś, że wszyscy ci, którzy słuchali moich piosenek 30-letni, to mówi tak, że wzorem Stana Borysa chciałem zrobić tyle pompek, ile mam lat. I ciągle mam 18. Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem, z prośbą Pani Ani, musimy zakończyć ten wspaniały wieczór, czy może późne popołudnie. Bardzo mi jest przyjemnie, że Stan Borys, którego osobiście poznałem niedawno w Nowym Jorku, jest dzisiaj gościem Druk Studio Gallery i że w ten sposób świętujemy 20-lecie mojej galerii. Ja chciałem powiedzieć, że przytulisko literacko-artystyczne przygotowało specjalny tort z liczbą 50. Natomiast drogi Borysie, mogę tak mówić? Ja jako właściciel galerii Druk Studio Galery przygotowałem Tobie specjalny dyplom o następującej treści. Stanowi Borysowi 50. rocznicę premiery przeboju Jaskółka uwięziona oraz wieczoru autorskiego w Druk Studio Gallery w Trenton w New Jersey. Ryszard Druk, 11 czerwca 2023. Jest to... Proszę siąść, jubilacie. I chciałem przekazać taką grafikę, gdzie... Dziękuję.
elementem jest jaskółka. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Gratulacje. Proszę Państwa, i teraz jak na każdej polskiej imprezie... Dobrze. Ale poczekaj. A powolutku? Dla Ciebie. Proszę bardzo. Tak, do zdjęcia proszę zdjąć tę folię. Bo aparat wszystko wyłapie, folię zdejmujemy. Tam mamy folię. Proszę Państwa, chciałem jednocześnie podziękować Pani Ani za to, że tak skrupulatnie, muszę Państwu powiedzieć, telefonowała, komunikowała i podawała szczegóły, zgodnie z którymi dzisiejsze spotkanie nasze ma przebieg. Także Pani Aniu, dla Pani... Dziękuję Pani. Zależało mi, żeby Państwo byli zadowoleni i żeby były tematy poruszone, które by zadowalały też publiczność. Także dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, i bardzo serdecznie chciałem podziękować inicjatorkom, czyli Eli Kieszczyńskiej. O, dziękuję bardzo. Zapraszamy tutaj. Z folią, Elu, z folią. Z folią, ja wytrzymam. Zapraszamy dla fotoreportera. Eli. Dziękuję Eli za prowadzenie. Brawo za prowadzenie, brawo. Proszę Państwa, żeby było wszystko zgodne z prawdą historyczną. Przytulisko literacko-artystyczne to są trzy osoby. Redaktora Szlechtę poproszę, ty nie lubisz kwiatów, wiem, mam dla ciebie coś innego. Chodź. Janusz, chodź. No, no, robi zdjęcia, to na razie nie. Janusz, jak on się nazywa? Janusz Szlechta. Janusz Szlechta. Chciałem wręczyć... Przecież ty robiłeś wywiedzę. Właśnie, chciałem wręczyć książkę, z którą przed lat zrobiłem, jest wywiad właśnie z tym panem. Pamiętam cię. Dziękuję bardzo. A maskotkami tego wydarzenia jest Muza i Apollo. Proszę Państwa, za chwileczkę Stan Borys będzie podpisywał swoje książki. Ja tylko chciałem jeszcze Państwu zwrócić uwagę na jeden szczegół. Proszę Państwa, zgodnie z tradycją panującą na naszych salonach artystycznych, tu na stoliku będzie wystawiony kapelusz. My nigdy nie wymagamy żadnych biletów, ale jeżeli ktoś z Państwa uważa, że warto wspierać polskich artystów, polską kulturę, to bardzo proszę o dobrowolne datki. Tutaj kładę. Ania. Dziękuję, tak. A dla pana, my mamy z kolei tak, jak już dziękujemy bardzo za kwiaty i za piękny prezent dla Stana i dziękujemy bardzo za przyjęcie. My jako Stan Borys i management, była płyta, gdzie jest płyta? Jest tutaj, bardzo proszę. Chcieliśmy na ręce galerii i właściciela galerii złożyć taki prezent. Dziękuję na 20-lecie bardzo. To jest winyl Stana Borysa, wydany rok temu lub dwa lata temu przez wytwórnię, która właśnie promuje muzykę Stana Borysa, także dziękuję. Bardzo proszę. Dziękujemy. Proszę Państwa. Sekundę jeszcze, przepraszam. I teraz jeszcze jak na typowej każdej polskiej imprezie. Tort, dmuchamy świeczki i proponuję 100 lat dla naszego wspaniałego gościa. Tak jest. 100 lat, nie żyje, żyje nam. 100 lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. Brawo! Proszę Państwa, żebyśmy mogli teraz korzystać z
z napojów, z wina, z poczęstunku, z tortu, z przysmaków, które przygotowała moja żona, to bardzo proszę po powstaniu te krzesła złożyć i po prawej stronie tam pod oknem ułożyć je jedno obok drugiego, żebyśmy całą salę mieli wolną do rozmów. Dobrze, dobrze, chlebek przynoszę. Zakulisowy, dobrze? Bardzo proszę. Tutaj zapraszamy do stolika, do książek, do towarzyszów poezji. Bardzo proszę. Dziękuję.